Radio Andrychów. Kontynuujemy audycję Przegląd Tygodnia. Przy mikrofonie Jacek Drlaga. Obok mnie goście pan Marcin Płaszczyca z portalu Wadowice24 oraz pan Andrzej Famielec z kalwaria24.pl. Rozmawialiśmy sobie troszeczkę o Kalwarii, a jeszcze jakieś jedno zdanko na ten temat. Mianowicie, skoro mamy takiego gościa z Kalwarii, to trzeba dopytać. Mianowicie, Kalwaria Zebrzydowska ma ambicje, zdaje się, współorganizacji Igrzysk Europejskich. Ale tak? Oczywiście. I to już wypadło w środę, w tamtym tygodniu, kiedy wicemarszałek z pan Smuka przyjechał do nas i rozmawiał na temat organizacji, między innymi dróg, OSP, jak to wygląda, i też zostały poruszone oczywiście Igrzyska Europejskie, gdyż z Przytkowic przecież jest reprezentacja dziewcząt, które pojechały, niedługo już jadą na Olimpiadę Strażacką do Szwajcarii, jako reprezentacja właśnie Polski. Ale na Igrzyskach Europejskich nie ma. Nie ma, ale jest tradycje sportowo, pożarnicze są. Ależ tak. Ale proszę powiedzieć, tam co, mamy jakieś szczegóły większe? Już mniej więcej mówię. Trwają w tym momencie mniej więcej rozmowy i przymiarki do tego, gdzie rozlokować także niektóre konkurencje. Nie oszukujmy się, Urząd Marszałkowski przyjął bardzo słuszne założenie, że nie wszystko do Krakowa, ale wszystko do Małopolski. Także jest szansa i teraz trwają właśnie spotkania, będą trwały pomiary i sprawdzanie, gdzie można coś zrobić. Także my w Kalwarii liczymy na to, że hala sportowa zawita jakichś gości, że będziemy mogli spotkać się tutaj i przeżywać te najważniejsze emocje sportowe i być może nawet i Kalwarianka, jak sobie wreszcie poradzi z niedoborem wody na boisku, bo dzisiejsza murawa wygląda tragicznie. Byłem tam rano i ja myślałem, że to jest ta słynna Sahara nasza, a to nie, to było po prostu pełne połacie wyschniętej trawy. No bo w sumie Kalwaria ma problem z wodą, nie ma własnego poboru, to po prostu można sobie ręce załamać, siąść i płakać. No ale z jednej strony, no oczywiście była niepogoda, słońce, upały, to mogło się tak zdarzyć, ale z drugiej strony, jak ja pamiętam, to tam jest system nawadniania tego boiska, są jakieś takie podajniki wody. Są zraszacze, ale ponieważ burmistrz prosił mieszkańców o to, żeby oszczędzać wodę, no bo przez 3 tygodnie to nie pada, no bądźmy szczerzy, jest sucho, tragicznie, do lasu nawet lepiej chyba już nie wchodzi, bo ściółka aż szeleści, jak się po niej idzie, no to wiadomo, wszystko schnie. Ludzie nie podlewają trawników, nie podlewają swoich ogródków, no mamy takie tragiczne, jeśli chodzi o poziom wody. Ale cała sprawa z tymi igrzyskami europejskimi, o których się mówi ostatnio w Małopolsce, jest dosyć taka wątpliwa, no bo nie wiem, czy to jest mądry pomysł, żeby organizować imprezę sportową, której tak naprawdę Europejczycy nie oglądają. To znaczy, no ja powiem, że te pierwsze igrzyska były takie średnie, a te ostatnie w Mińsku były dosyć takie nagłośnione. Tutaj w stacjach sportowych było trochę, aczkolwiek no nie da się ukryć, że też reprezentacja Polski była taka, jaka była, czyli właściwie zaplecze w gruncie rzeczy, ale jakieś tam medale zdobyliśmy, jakaś tam promocja jest, są kraje, które to uwielbiają. Oczywiście w Polsce to macie rację, że to może jest takie mniej popularne, ale promocja jakaś będzie. Igrzyskami olimpijskimi jest mniejsze niż jeden wyścig Formuły 1. Europejskimi. Tak, no igrzyskami europejskimi, bo mówimy o igrzyskach europejskich, czyli nowej imprezie sportowej, gdzie tam wszystkie kraje wystawiają swoje reprezentacje, głównie chyba w tych dyscyplinach lekkoatletycznych, tak? Tak, ale gimnastyka, no różne są, tam jest wiele dyscyplin, no to jest jakaś forma, moim zdaniem, promocji. No, tak czy owak już nie mamy na to wpływu. Możemy sobie komentować, bo już zdaje się, że Sejmik Samorządowy Województwa Małopolskiego ustalił, że się do tego dołoży. Znaczy to są tak popularne igrzyska, że w wyborze tego gospodarza obecnego
Czy Mińska? Nie, teraz. A teraz Krakowa. Kandyduje tylko... Kraków. Kraków i Małopolska. No tak. I tutaj chłopaki się kłócą, czy Małopolska będzie organizatorem, czy Kraków będzie organizatorem. Natomiast nie mówimy o takich miejscowościach jak Budapeszt, nie wiem, Paryż, Francja, nie wiem, ale Saksonia to, Dolna. Czy, ale to też jest spowodowane tym, że... Nikt nie chce tego organizować. Nie, nie tyle, że nikt nie chce organizować, no jak to, tylko Małopolska i Kraków. Nawet Kujawy się wycofały. Ale no... Jeżeli na to spojrzymy jeszcze w drugą stronę, że wszystkie obiekty sportowe olimpijskie po mistrzostwach świata z reguły świecą pustkami i są ogromnym obciążeniem dla budżetu i lokalnego, i państwowego w tych krajach, gdzie to się działo. Mało który kraj potrafi sobie później zagospodarować. No, tak, nawet zakopują, tak jak w Chinach, tam zakopywali pływalnie. No to więc po co to właściwie robić? No, Małopolska ma dużo takich inwestycji, które powinna wykonać, nie wykonuje na razie. Dużych, tam operę mają budować. Pytanie brzmi, ile mamy tak naprawdę miejsc gotowych już teraz? Bo jeżeli się okaże, że małym nakładem kosztów dodatkowych można to zrobić, to jestem jak najbardziej za. No tak, i nie wiadomo, jaka będzie dotacja, bo przecież to nie samodzielnie po prostu zorganizuje Małopolska czy Kraków, ale będzie jakaś dotacja państwowa plus tych federacji sportowych, jak rozumiem. No ale zostawmy to, może będziemy to tak śledzić i nie odbieramy koledze Andrzejowi satysfakcji, że w Kalwarii będą Igrzyska Europejskie. Oczywiście. Absolutnie nie chcemy. Ale jeżeli by nawet wpuścić kolarzy i zrobić tutaj właśnie odcinek pomiędzy Kalwarią a Andrychowem. To byłoby dopiero. No właśnie. No mamy taki wyścig kolarski, Tour de Pologne, który przejeżdża co roku. I jakie tłumy są w tym czasie? Ogromne tłumy są, przynajmniej w Kalwarii i w Wadowicach. A to jest tylko szczelenie, że tak powiem, palcem, 3 sekundy i dziękuję. Czasami jest lotna premia i... Ale jakie zainteresowanie, oczywiście. Naprawdę? No jest, jeśli tak, transmisja z helikoptera, no i jest trochę, jak to jest fajnie pokazywane z góry, że tu mamy taki kościół, tu zabytek, to jest promocja rzeczywiście. A poza tym, ilu mieszkańców wychodzi na ulicę i wszyscy są zadowoleni? No właśnie. No Budapeszt ma tor Formuły 1, nie potrzebuje budowy, organizowania igrzysk europejskich, organizowania mistrzostw świata w piłce nożnej, czy mistrzostw Europy. Wystarczy jeden tor, dobry, jeden z 20 na świecie i wszystko załatwione. To przejdźmy teraz od sportu do innych problemów. No, rozmawialiśmy już o Kalwarii, rozmawialiśmy o Wadowicach. Teraz sobie przejdziemy na chwileczkę do spraw andrychowskich. Jesteśmy w końcu w Radiu Andrychów. I tu takie, ponieważ jest to przegląd tygodnia, to musimy tutaj powiedzieć, że doszło do dwóch ciekawych, do zakończenia, czy takiej częściowej finalizacji dwóch ciekawych inicjatyw. Pierwsze to jest rozpisanie przetargu na elektronikę na przystankach komunikacji miejskiej, a więc tutaj wszyscy oczekujący na autobusy, pasażerowie będą mieć na bieżąco informacje o odjazdach, przyjazdach, kiedy najbliższy autobus dojedzie na dany przystanek. Także... A mam takie pytanie. Co prawda jest tam jakiś mały poślizg, ale... Ale czy to będzie działo tak jak w Krakowie, gdzie jeżeli się spóźnia, to jest od razu pokazywane opóźnienie? Tak, wszystko ma być. To ma być... Dodatkowe busy, które przejeżdżają na przykład na Bielsko i wracają do Wadowic, też będą ujęte? Nie, to jest inicjatywa władz miasta. Miejska komunikacja podlega tutaj władzom miasta i one sobie tak zorganizowały, a główny ruch odbywa się jednak w gminie i tak myślę. A jeśli, proszę bardzo, jeśli sobie inni przewoźnicy się będą chcieć dołożyć, to ja sądzę, że to jest tak, będzie system skonstruowany, że jeśli ktoś będzie chciał, to pewno będzie się mógł dołożyć. Ale nie chcę tutaj wyręczać władz miejskich. One sobie wymyśliły w ten sposób, że dla pasażerów z gminy Andrychów, korzystających z komunikacji lokalnej, będzie taki system. I to jest na wszystkich przystankach? Tak, praktycznie. Tak, na wszystkich przystankach. On już tam już częściowo działa, ten system taki komputerowy, nawigacyjny. Także obserwacje tych autobusów już są. Natomiast teraz coś dla pasażera. Prawda? Oczywiście będą też modernizowane przystanki. I to jest jedna inicjatywa. A drugiej muszę powiedzieć, to jest spoza Andrychowa, ale na terenie gminy. Mianowicie podpisano umowę na drugi etap
etap modernizacji i rozbudowy szkoły w Sułkowicach-Bolęcinie i tam będzie to chyba jedyna w naszym regionie placówka posiadająca obserwatorium astronomiczne. No, sądzę, że przede wszystkim dla uczniów, ale tam rozmawiałem z panem dyrektorem Zbigniewem Grabowskim, jest gotów udostępniać to innym placówkom, nie tylko w gminie, ale w powiecie. I bardzo dobrze tutaj powiem, od razu się wtrącę, dlatego że w ostatnich wyborach u nas w gminie Kalwaria były dwie propozycje na budowanie obserwatorium. Na razie propozycja od pana burmistrza jest, chyba czeka na swój czas, ale przecież mamy także u nas w Kalwarii osobę, która odkrywa gwiazdę. Z nim Jarosław Leski, który jest znanym, można powiedzieć, też i częściowo twórcą niektórych teleskopów. Oczywiście, on był producentem nawet i myślę, że pan Zbigniew Grabowski, pan dyrektor z Sułkowic Bolęciny zaprosi Jarka Leskiego, mogę tak powiedzieć, i będą współpracować. Także znowu będzie jakaś będzie współpraca antroskopowa. Obserwatorium z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwym teleskopem? Nie tam, tak, ale oczywiście są to, przy czym obecne teleskopy nie są już tak duże, jak dawne konstrukcje, są teraz troszkę mniejsze. I przy czym nie zapominajmy, że i tak te największe teleskopy nie mają szans na powstanie u nas, gdyż jesteśmy za blisko poziomu morza. Im wyżej, tym lepiej. Oczywiście. Nie, no tutaj, że tak powiem, cudów nie będzie. Za daleko od równika jesteśmy. Natomiast wiadomo, że w tej chwili główne obserwatoria są ulokowane gdzieś tam w Ameryce Południowej, w Chile. Tam są najlepsze warunki, no ale dla celów dydaktycznych takie obserwatorium no jest czymś moim zdaniem fantastycznym. Prawda? Ale poza tym musimy pamiętać o tym, że wiedza astronomiczna wpływa także na poprawę oświetlenia, bo żeby powstało takie oświetlenie, to trzeba się pozbyć tego śmieciowego oświetlenia nocy, czyli odpowiednio skierować naświetlenie, zrobić to wreszcie ekologicznie, żeby nie świecić ludziom po oczach, tylko tam, gdzie trzeba, czyli na drogę, na chodnik, doświecić to, wymienić te stare żarówki, które świecą, no można powiedzieć, na 360 stopni. W Andrychowie to już zrobiono, bo tam te latarnie zostały wymienione. To jest jedyna gmina w Polsce, znaczy może już teraz są kolejne, które, ale na pewno jesteśmy tutaj wzorem, gdzie wymieniono wszystkie starego typu oprawy na nowoczesny system LED-owy, zarządzany, trochę to kosztowało. Też sterowany. No nic. Można powiedzieć, ponieważ komplet pieniędzy, cała pula przyszła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i to jest traktowane jako wzorzec. Nasz pan burmistrz teraz jeździ po Polsce i opowiada właśnie jak oszczędzamy na oświetleniu. A wiadomo, jakie kwoty tutaj wchodzą w grę? Tak, to jest kilkanaście milionów złotych. W skali roku. A nie, oszczędności, tak? A nie, ja myślę o inwestycji. Tak, no to w ciągu kilku lat się już nakłady zwrócą, także to na pewno się opłaca. Czyli gra warta świeczki. Tak, aczkolwiek w Kalwarii też pamiętam, że były takie próby i tam jeden z panów urzędników powiedział, że to niekoniecznie tak bo musi być. Bo one mają też taką, może nie wadę, ale trzeba się do tego też przyzwyczaić. No, punktowo świecą tak naprawdę, nie? I jak się jedzie, szczególnie w nocy z Andrychowa do Wadowic, to widać tą różnicę na granicy Inwałdu i Choczni, gdzie właśnie są te LED-owe, świecą, oświetlają punktowo te jezdnie i nasze, nie wiem, to są rtęciówki, co to jest, to nie wiem. Może sodowe. Może sodowe, jakieś takie żółte. No te troszeczkę inaczej rzeczywiście. Jakby to światło andrychowskie jest takie zimne, takie trupie. A które trupie, to trzeba się przyzwyczaić, bo jak się ktoś przyzwyczai do LED-ów, to już później się nie stanie odzwyczaić. Inne mają światło. Tak jest. No i jeszcze mamy w zanadrzu jeden temacik, taki na szybko, mianowicie sprawę jeziora Mucharskiego. I tutaj kolega Marcin. Które wysycha. No właśnie, który wyczyna. Dlaczego wysycha? Znaczy to wszystko było mówione, właśnie się dziwię, że ludzie tego nie pamiętają, a szczególnie ci, którzy tam mieszkają. No bo jest taki nie wiem, takie zdenerwowanie, że wyschło jezioro w środku lata. Ale przecież wiadomo, że jezioro po pierwszym napełnieniu musi być później sprawdzone, czy nie będzie osuwisk, czy nie dochodzi do przecieku. Osuwiska są, to już jest stwierdzone i to bez spuszczania wody. No i teraz właśnie spuszczają.
to jezioro. Wygląda dosyć ciekawie. No jest okazja do robienia fajnych zdjęć z popękaną ziemią, bo to susza, wiadomo. Tak. Natomiast ludzie nie pamiętali o tym i trochę się denerwują, że tego jeziora nie ma, bo rzeczywiście go nie ma. Teraz jakby Skawa wraca do swojego dawnego koryta. Mm-hmm. No i też... No ale powiedzmy coś optymistycznego może, tak? Bo to w końcu będzie to jest czas przejściowy, roku. Tak? Tak. No to jest średnio optymistyczne, może. Znaczy nie, no jest kilka powodów, dla których oni to spuszczają. Po pierwsze chcą sprawdzić, jak to wygląda na dnie, jak to się ładnie zamuliło albo nieładnie. Chcą uregulować te brzegi i załatwić sprawę osuwisk, która wyszła przy okazji. No i to było mówione, że będzie to robione w ciągu kilku lat. I oni to nazywali, że to jezioro będzie pracowało przez 2-3 lata po napełnieniu. No i właśnie pracuje, żyje. Natomiast no, rzeczywiście być może nie wygląda to tak imponująco, jakby mieszkańcy chcieli. Rozumiem, ale to wszystko jest pod kontrolą, jak sądzę, tak? No tak, woda poszła z nurtem rzeki do Wisły, z Wisły pójdzie do morza. Pamiętajmy też, że rola tego zbiornika jest typowo przeciwpowodziowa, więc on też będzie pracował w przyszłości. To też nie będzie tak, że będzie na pewnym poziomie woda ustabilizowana. Ja sądzę, już tam tak mówiono, że ona będzie też właśnie się podnosić, obniżać. Także no nie oczekujmy też, że to będzie takie jezioro pełną parą jak na Mazurach, bo to jest sztuczny zbiornik. No i co najważniejsze wyszło przy tym opuszczaniu tej wody, że nie jest to też jeszcze bezpieczne miejsce i kąpiele tam w tym zbiorniku są tak wyjątkowo niebezpieczne, bo gdzieś tam coś wystaje, jakiś dom jeszcze został, gdzieś ktoś zobaczył. No pływają tam też różne rzeczy, padlina przede wszystkim, które no i to jest takie nieprzyjemne. Komary się pojawiły, ale chyba teraz już ich nie ma, bo temperatura się obniżyła i już po komarach. A propos komarów, to podobno te andrychowskie latarnie mają takie światło, które nie tylko odstrasza, ale też powoduje zaćmienie tych komarów, także Czyli dodatkowa po prostu jak pozytywna sprawa w tym wszystkim. Cóż, kończymy przegląd tygodnia. Naszymi tutaj kolegami w studiu byli Marcin Płaszczyca z portalu wadowice24.pl oraz Andrzej Famielec z kalwaria24.pl. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Przy mikrofonie był Jacek i prowadził tą audycję Jacek Drlaga. Również dziękuję. I dziękuję koledze w studiu prowadzącemu. Radio Andrychów.